Radymnie inwestycje idą na całego, łatane są dziury w asfalcie, tylko chyba nikt nie zauważył jakości wykonania tych prac. Drobiny asfaltu, które zostały po załataniu ubytków, roznoszą się po całym mieście, ludzie czują pod butami wbijające się kruszywo. Jadąc za innym autem można pozbyć się przedniej szyby. Przejeżdżające samochody wyrzucają spod kół drobiny kamieni wprost na przechodniów i inne samochody. No to powinno być zrobione w jakiś inny sposób, żeby smoła nie była chodziła na zewnątrz. Albo oprócz tego, że są pochlapane krawężniki. Można było kawałek blachy wziąć i koło krawężników dać blachę, żeby te krawężniki były wszystkie uchlapane wzdłuż. No ale to trzeba było albo piaskiem zasypywać zaraz. Ale to jest za mało kamieniem, to trzeba był piasek, żeby się asfalt nie wychodził na zewnątrz. No nie wiem, moim zdaniem to jest dobrze, to jest płatane, tylko że powinno być to w okresie chłodu, a nie takiego upału. Tak mi się wydaje. No ta droga się do niczego nie nadaje, bo to się wszystko nosi za butami. Ludzie chodzą po chodnikach, wynosi się na chodniki, nie jest zawałowane, żwir się nosi z okołami. Źle jest w ogóle dla mieszkańców i dla przyjezdnych. Kamienie leżą wszędzie, po chodnikach, noszą się do domów, do sklepu i nie jest w ogóle zabezpieczone. W poniedziałek podczas łatania przechodziłem z boku, szedłem akurat ze sklepu, kamienie waliły mi prosto po spodniach. Gość, czekałem, żeby się odsunął i łatał po środku. A on w międzyczasie się odwrócił i dostałem po spodniach kamieniami. Także uważam, że takie rzeczy nie powinny istnieć. Powinni mieć jakieś zabezpieczenia albo z boku blachy takie, żeby to ten kamień na chodniki nie leciał, na ludzi, którzy przechodzą na przechodniu. W zasadzie co roku metoda remontowania dróg w Radymnie jest taka sama. Tu przyjeżdża remonter i te dziury są łatane. Są jakieś utrudnienia, natomiast w tym roku sytuacja jest wyjątkowa, bo dociera do mnie bardzo wiele skarg na to, w jaki sposób został wykonany ten remont, na to, że nikt tego nie nadzorował, nikt nie dopilnował, nie wiem jak z odbiorem. Zarówno utrudnienie w postaci lecących spod kół samochodów kamyków, jak i estetyka wykonania tego remontu, no pozostawia wiele do życzenia. Zamysł w sumie był dobry, tylko wykonanie no nie wyszło, po prostu nie wyszło. Zapytaliśmy telefonicznie burmistrza o jakość wykonywania prac. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że jakość wykonanych prac jest bardzo dobra. Zapewnił, że wszystko zostanie posprzątane. Miejmy tylko nadzieję, że na Boże Ciało będzie już czysto i ładnie.